Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejny piękny wzór. Można powiedzieć, że nie za ciężki wzór. I ten wzór chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Wzór jest podzielny przez 3. Czyli 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 plus 2. Brzegowe zawsze. 30 plus 2 brzegowe. 40 nie idzie, bo się nie dzieli. A więc wiemy, o co chodzi. I teraz nabiorę już dla początkujących. Nabieram troszeczkę nitki, żeby Wam pokazać, że biorę przez 2 palce i tutaj sobie trzymam. Zawsze 2 druty, od góry ciągnę do dołu, tutaj za nitkę, tu za nitkę i wracam jakby tą samą drogą i mam 2 oczka zawsze. Następne będą już pojedyncze. 3, 4, 5. Jeden drut ściągam. Zawsze mam tutaj tą robótkę taką jakby luźną. Jak macie za ciasno, to od razu dla początkujących jest naprawdę jakby zniechęca. Dlatego, żeby to nie nastąpiło, róbcie z 2 drutów razem, zawsze z 2 drutów ten początek. I zaczynamy tą naszą robótkę. Pierwsze oczko ściągam i robię wszystkie oczka prawe. Wbijam się za nitkę, przeciągam. Wbijam się za nitkę, przeciągam. Nitka z tej strony. Wbijam się za nitkę, przeciągam. I tak robię te moje prawe oczka. To jest taka ta podstawa jakby tego wzoru. Robię te moje 3 oczka, mnie interesują. Wbijam się pomiędzy pierwsze, drugie oczko. Przeciągam. Mam 1. Razem mam 4. Teraz muszę zgubić 1, a więc nabieram 2. Przerabiam. Mam 2 oczko. A 3 oczko robię lewe. I znowu biorę następne 3. Wbijam się za nitkę. Przeciągam. Mam 4. Raz. 2, przerabiam, robię z tego 1, mam 2, a 3 oczko mam lewe. I to jest ta cała filozofia, można powiedzieć, w tym wzorze. Czyli wbijamy się zawsze w pierwsze oczko, bierzemy później te 2, przerabiamy i lewe oczko. I znowu wbijamy się, przerabiamy 2, i lewe. I znowu wbijamy się w pierwsze. 2 razem przerabiamy. I lewe. Pierwsze. 2. I lewe. I znowu. I znowu za pierwsze. 2 razem. I lewe i ostatnie prawe. Teraz przeliczę, ile mam oczek. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 21 i 2 brzegowe. Wszystko pasuje. I po tej drugiej stronie robię tak samo. Pierwsze oczko ściągam zawsze. Interesują mnie te pierwsze 3 oczka. Czyli znowu tutaj się wbijam, przeciągam przez te 2 oczka, za nitkę ściągam. To jest 2 oczko tego wzorku, a to jest 3 lewe. I to wszystko. I znowu następne 3. Wbijam się za pierwsze, przeciągam, przez te 2 przeciągam, robię z tego 1 oczko i
lewe i znowu przeciągam przez dwa i lewe. I tutaj już Wam się wyrabiać będzie ten wzorek. Nie wiem, na której nitce widać lepiej, a więc pokażę Wam znowu na dwóch nitkach. I znowu mam pierwsze prawe, wbijamy się za prawe oczko, za nitkę. Przeciągam, nie ściągam, przez te dwa robię jedno i trzecie lewe. I znowu wbijamy się za to pierwsze oczko, przez te dwa i trzecie oczko lewe w tych. W tej trójce jakby dwa są prawe, lewe, dwa prawe, lewe. Ale te prawe musimy tak zrobić właśnie, że tu się wbijamy, przeciągamy, a te dwa przerabiamy razem, ściągamy i robimy lewe oczko. I przez ściąganie i przez przerabianie właśnie tutaj prawego oczka, a z tej strony później drugiej ściąganie, wychodzi nam tutaj taki fajny brzeg. Tutaj może widać lepiej, widzicie? Z obu stron wtedy. I przy zszywaniu na okrążkę bardzo fajnie jest właśnie zszywać. Wbijacie się pomiędzy jedną a drugie, przechodzicie na drugą stronę, za nitkę przeciągacie i nie spuszczacie. Macie teraz już cztery oczka. Następne oczko robicie z przerobienia tych dwóch i robicie z tego jedno. I ostatnie, trzecie oczko lewe. Czyli mamy jakby dwa prawe, lewe. Dwa prawe, lewe. Dwa prawe, lewe. Tyle, że to prawe robi się tak, że pierwsze oczko przerabiamy, nie ściągamy. Drugie oczko z przerobienia mamy. Już mamy dwa prawe. To trzecie jest lewe oczko. Jakby takie prowadzące, nie? Ten wzorek. I znowu mamy następne trzy, ale to Wam się tak wyrobi, że będziecie wiedzieli, że zawsze jak zaczynacie, to musicie się wbić między pierwsze, drugie oczko. Macie tutaj oczko. Teraz nabieramy, robimy z dwóch jedno oczko i lewe oczko. Lewe z tej trójki. Sprawdzę jeszcze raz. Tutaj mam 18 oczek, tam miałam 21, tutaj mam 18, dwa brzegowe, musi być 20. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 20. Pasuje. Jeszcze raz pokażę. Pierwsze ściągam. Obojętnie z której strony jesteście, robicie tak samo. Mamy pierwszą trójkę, wbijam się, jakby pierwsze jest wbicie się, przeciągnięcie oczka. Drugie oczko jest przerobienia tych dwóch, a trzecie jest zawsze lewe. I znowu wbijam się, przeciągam jedno. Teraz zbieram te dwa, robię jedno i oczko lewe. I znowu wbijam się, dwa i lewe. Już wygląda ten wzorek z jednej strony i z drugiej strony. Będziecie mieli dla porównania, z której nitki, czy na której Wam widać. Możliwe, że nie widać tak dobrze, ale wzorek jest naprawdę bardzo fajny, bardzo przyjemny. Tak spulchnia też tą robótkę. Zapraszam bardzo serdecznie do robótkowania na drutach. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu ten wzorek nowy. Dziękuję pięknie. Zapraszam do zrobienia. Jak można prosić o suby, o łapki, będę się bardzo cieszyła. Do widzenia.